O, świetnie, że jesteście. Słuchajcie, potrzebujemy waszej pomocy. Znowu potrzebujemy waszej pomocy. Stickman znowu ucieka z więzienia i znowu musimy mu pomóc, więc zostańcie do samego końca. Pomóżcie nam wybrać dobre wybory i mam nadzieję, że każdy z was subskrybuje kanał. Mam nadzieję, że łapka w górę zostawiona. No i słuchajcie, zaczynamy naszą nową przygodę. Aha, ja jestem Czoko, to jest Nali. Dzień to dobry. Chyba już wiecie. No i nasz Stickman po ucieknięciu z więzienia żył sobie bardzo luksusowym życiem, ale był wróg, który żył w więzieniu pod morzem? Tak. Było jakieś ukryte więzienie pod morzem. Tak. Ukaranie go jest naszym głównym kolejnym celem. Znaczy celem. Jego kolejnym celem, wiesz, okay. Tego ziomeczka, który nas nienawidzi. Okej, okay, musimy czy my chyba... jesteśmy... Czy to jest szklany pojemnik? Wiesz co, poczekaj, czy my trafiliśmy do tego samego więzienia, którym nasz wróg jest obecnie? Właśnie chyba tak. I nie radzę rozbijania głową szkła, tak, bo ten pan rekin, on sobie chapsnął. Bardziej lizanie. Lizanie. A czy... Lizanie! To... Dlaczego? Lizanie. Dlaczego? No dobra. Nie wiem, ale lizanie. Co my tu mamy? To chyba nie był dobry pomysł? Nie no, się rekin na nas wkurzy, będzie chciał nas pobić i może rozwali nam ścianę. I walnie się... I nas zje. Nie. Widzisz? Idealnie. Lizanie. Mówię, znaczy w sumie to nie było lizanie. To nie miało sensu. Hej! O co chodzi? Czopet, nagrywam już tyle gierek mobilnych, przestań tutaj się pytać o sens, okej? Okay? Ale ta gra, poprzednia ucieczka z więzienia miała sens. Troszeczkę, dobra. Tak, rzeczywiście. Możemy albo się z nim bić, chociaż to wygląda bardziej jakby oni się tutaj rzucili do siebie z miłością. Gaz? Albo gaz pieprzowy, albo... Gwizdek? Gwizdek, moim zdaniem gwizdek. Gwizdek? Gwizdek. Zobaczymy. Bo gwizdek może... Co ty dzisiaj masz? Ty jesteś dzisiaj jakaś... Wiesz co, bo na swoim własnym kanale grałam w gry mobilne dla dziewczyn, bardzo dziwne, więc ja już, zapraszam bardzo serdecznie. Mastermind na kanał do GNali. Absolutnie. Wiesz co, i teraz? Co teraz się dzieje? Albo potrzebujemy karty, albo kabelku, dobra, to teraz albo ja. Łomu. Uwaga. No dobra, teraz ty. Kabelki. Kabelki? Kabelki ja bym mają kartę. Sens. Kabelki ja bym mają wzięła sens. Kartę. Bo zaraz go prądnie, dokładnie, prądnie go prąd, chciałam powiedzieć, widzisz? Wydaje mi się, że to muszą być ta karta. Wiesz zwykła. Co? Słucham. To może ty prowadź dzisiejszy nie. odcinek. No dobra, w takim razie... Ta karta. Nie wiem, do czego ona służy, ale kojarzy mi się z czymś dobrym, więc może by się udało? Po prostu karta? Okej, okay, w porządku, słuchaj, rzeczywiście jakoś dobrze ty mi masz się dzisiaj, idzie. Ty masz dzisiaj jakiś tutaj... Ja mam mózg gier mobilnych dzisiaj, naprawdę, to jest absolutnie potwierdzone info. Zobaczymy, czy tak będzie dobrze szło dalej. Idziemy dalej, uwaga. I czekaj, teraz musimy... Czy to nie jest nasz wróg? Czy to jest ten zły, czy to jest tak, koleś? Tak, to jest ten nasz wróg, który chyba zobaczył, że my wyszliśmy. Nie, zróbmy mu ble, 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 ble. Nie no, robiliśmy już ble, 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 ble. Może to, co to jest? Nie wiem, to jest tańczenie? Chyba to jest tańczenie. Możemy, wiesz, tak mu jak w tym Fortnite'cie zatańczyć. O! Czekaj. Czy my po prostu zrobiliśmy sobie imprezę w podwodnym więzieniu? Najwyraźniej, okej. Okay. Gratulacje, Czokle. Teraz tobie coraz lepiej idzie. Teraz będą twoje wybory. Mamy ziomeczka myślałem, starego. Myślałem, że mam uwolnić, a nie... Nie, czy możemy uwolnić ziomeczka starego? Mamy z nim zatańczyć, mamy mu zrobić bly, 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 bly. Starego ziomeczka można chyba uwolnić, no dobra, no w takim razie uwolni go, chociaż... Czy ze wszystkimi trzeba było tańczyć? Nie wiem, boję się, że zaraz weźmie tą swoją tę... Jak ona się nazywa? To, czym się... A, dobra, nie pobił nas. Już myślałam, że on weźmie tą swoją pałkę i nas zwalnie po łbie, więc... Ale czemu tego uwolniliśmy, a tamtego nie? Nie rozumiem. Wiesz co, a to może są takie, wiesz, wybory, które... Przepraszam, o co chodzi? Dzień dobry, dzień dobry. O co chodzi? Dzień dobry. Tańczymy, może zawołać ją, bo to to już... To nie jest zawołanie, to zaśpiewanie dla niej. No to śpiewamy, uwaga. Chcesz dla niej zaśpiewać? O sole mio! I wiesz co, ja na jej miejscu po prostu bym kompletnie olała tego ziomeczka. Czy on śpiewa tę muzyczkę z... O, jednak się zakochała, wow! Poczekaj, ale ona się zakochała i co? I teraz ją uwolni? Będą razem iść przez nie, życie po prostu więzienne? Przez kraty. Zostali mężem i żoną przez kraty. No tak, no ale co teraz się zadzieje? Czy ona będzie z nim... Nie, ona po prostu kompletnie go olała, rozumiem. Zakochała się i on ją porzucił. Ale tutaj się dziwne rzeczy dzieją. Można zgasić pożar albo z nim walczyć? Wiesz co, ja bym wzięła tę butlę. Butlę, wtedy ona... ale nie eksploduje nam... Ta butla wybuchnie.
dobra, może wybuchnąć, no ale jak weźmiemy wodę, to na pewno coś się złego z tym stanie. Nie, na przykład metal będzie gorący i nas poparzy. To może pobijmy się z nim. Nie, bo to... No dobra, spróbujmy się... Dobra. Pobijmy się z nim, bo butla by wybuchła. Nie zgadzam. Ja się do końca nie zgadzam, bo zaraz wszystko spłonie, prawda? Wszystko What? Hej, Stickmin naprawdę tutaj jest coraz silniejszy, widzę. Oho. Oho, na co się gapisz? Musimy obok jakie niego tam są krajobrazy, przejść, skarbie? Czy nie? Może się po prostu jest ten wielki rybek. Ogień, może zawołać, ej, pożar jest w tamtym pokoju. I tak, wtedy... możesz. Albo po prostu próbujemy walnąć go w ten, w głowę. A. Czekaj. Co tutaj się wydarzyło? Ej, to miało sens, okej. Dobrze ci idzie. Chociaż twoje, jak mówisz dlaczego, to trochę to... Nie o to chodziło, nie dzieje ale... się o to, ale twoje wybory są dobre. Oho. To jest problem. Tak, bo on ma... miotła, pudło, broń. Czy... Miotła, pudło, czy to? Nie wiem, to może. To? To, albo w pudło się... Wytęż swój mózg. Poczekaj, a może w pudło, ponieważ wcześniej się w pudło wleźliśmy i tak się przeczołgaliśmy i nas nie było widać. To może? Wiesz co, nie jestem do końca pewna. Chyba nas przyuważy. Wcześniej jakoś był mniejszym pudłem, przepraszam bardzo. Co to ma być? O-o. O, wcześniej był mniejszym pudłem. Hej, a miotła. Czy... Miotła? Miotła. Chciałem powiedzieć, jak do was znowu wejdziemy, może on jest kuloodporny. Okej, dobra, spróbujmy, ale moim zdaniem to jest miotła, dlatego, że wcześniej również patrz, używaliśmy nas... tego... Czekaj. Czy to jest za ciężkie nasz łeb? Dokładnie mówiłam ci, miotła! No dobra, czy możemy Patrz, mogliśmy zapłacić, mamy te dolary cały czas. Ale wiesz, że mamy tylko 500 tych dolarów? Oj. Więc wydałeś właśnie jedną, nie wiem, którą? Oj. No troszeczkę oj, powiem ci szczerze. O, zobacz, jesteśmy panią z Sprzedaczką, nikt nas nie zauważy, no. Made outfit. Made outfit działa zawsze. No oczywiście, jeszcze te kocie jeszcze uszka kocie uszy dołożyć. Powinny być i mi się by na pewno spodobała. Ale czekaj, gdzie teraz idziemy? Bo cały czas ja nie słyszałam historii o tym wrogu, prawda? Nie wiem szczerze, nie mam pojęcia. Co, on tutaj, o. Wow, toaleta! Wow, dzięki, gro! Niesamowite! A teraz mamy rekiny w takim Czemu razie. Czemu jest basen z rekinami w środku bazy, do której... Nie, może to jest po prostu dziura. Może Są to jest dziura, wiesz, wędki. I tak jest. Może wędkę? Możesz spróbować wędkę w sumie. Chyba, że... Co my tą wędką tutaj chcemy zrobić? Przepraszam bardzo. Może rybę wyłowimy i wtedy damy to rekinowi i rekin się zainteresuje rybą i wtedy będziemy mogli sobie przejść normalnie. Chyba, że... No okej, to było do przewidzenia troszeczkę. To deska w takim razie... normalnie? Nie, to jest za proste. Spróbujmy przeskoczyć po nich. Spróbujmy przeskoczyć po nich jak po kamieniach w kreskówkach. Okej. Będziemy tak hops. Nie. Dobra, to z jakiegoś powodu deska, okej? Okay? Chociaż nigdy bym się tego nie dowiedziała wcześniej. Deseczka. Nie domyśliła. I co, przepraszam bardzo? No i po prostu przejdziemy. A te rekiny nie są super jakieś, nie wiem, ostre? Ostre? Znaczy te rekiny, jak to się nazywa? Groźne. Nie, ostre również są te ich, jakby, jak one się nazywają? Te ostrza. Płetwy? Nie. Płetwa, dokładnie. To nie jest ostrze, to jest taka zwykła plep. A, myślałam, że one są super ostre, dlatego. Teraz mamy krokodyle, o kurczę. Nie, ja proponuję krokodyla. Na linii? Nie, krokodyla. Krokodyl? Nie wiem, co to oznacza, ale wygląda przeuroczo na tym obrazku, więc... To było... Skąd on to wziął? Nie wiem, ale on wygląda uroczo. Zobacz, jaki jest ten szczęśliwy krokodylek. Okej. I żaden krokodyl go nie zauważył, żaden krokodyl go nie przejrzał. O, teraz... O, kraby! Kraby! O mój Boże, czy będziemy mogli być krabami również? Możesz już być, możesz, wiesz... Nie, poczekaj, bądźmy znowu tymi krokodylami. No nie, no to już one... Mówię ci, bądźmy krokodylami. Ja myślę, że na linie. Ja moim zdaniem krokodyle. Tym razem na linie. Ja moim zdaniem krokodyle. Spadniemy i nas ten zatyłek zaczną. No ale krokodyl nie przejdzie kolejny raz. Ale zobacz, krokodyl jest tam w pułapce, więc one się prawdopodobnie boją krokodyla właśnie. Nie boją się krokodyla. Nie boją się krokodyla. Dlaczego dwa razy miałoby to samo zadziałać? No nie wiem, myślałam, że to... Hej, to by było logiczne i miałoby sens, okej? Okay? Nie miałoby kompletnie. Miałoby to Mówię sens, okej? Okay? Po linie byłoby najlepiej. Dobra, spróbujmy w takim razie teraz po linie. W takim razie... Jestem pewna, że z liny spadniemy i one będą szczypać nasz tyłek, którego w sumie nie mamy, Proszę więc nie. będą szczypać naszą nogę. Proszę nie. Zobacz, one są... Szczypanko. Czyli trzeba było przebiec.
Okej, okay, przebiegnijmy. Niech czyli... to będzie ostatnia nasza szansa. Run. I co? I one w ogóle... Czekaj, co to miało być? One nawet się na niego nie spojrzały. Hej, bo kraby mogą tylko w bok chodzić. Aha, hej, okej, czy ty próbujesz nakazać tej logikę w tej grze? Nie wiem. O, poczekaj, teraz się znowu pali. Czekaj, jak to się może palić pod, właśnie pod morzem, prawda? Czemu na zewnątrz jest widok na ładne niebo? Jak... Weź to, to jest chyba, czy to nie jest obraz? To jest chyba obraz, co? Weźmy to, ja nie to wiem, o co z tym chodzi. Niemożliwe, żeby to było takie okno. Może to jest okno. Portal do innego świata. A to musi być coś z tym podejrzanego, tak. Prawda? O, co tam było, że ty się tak przestraszyłeś? Tam coś było podejrzanego czegoś w takim razie, ja nie wiem. O co chodzi? Ale możemy brać albo niebieskie, albo brązowe drzwi. Moim zdaniem niebieskie będą prowadziły... Niebieskie będą prowadziły tam, gdzie on się bał. No dobra, no to okej. Okay. Więc brązowe. Wiesz co, ale brązowe też mogą w sumie prowadzić do wody. Nie, dobrze, było w porządku. Jeśli tam coś było dziwnego, to te drzwi by tam prowadziły. Wiesz co, wydaje mi się, że bardziej niebieskie drzwi prowadziły po prostu do wody. Do morza. Poczekaj, co tu się dzieje? Możemy albo wykopać drzwi z toalety. Tu jesteśmy. Albo papier toaletowy. Zawsze papier toaletowy. Może woda. Patrz, jest dziura, że możemy wodę odkręcić. Okej. Okay. A ja bym chciała papier toaletowy. I... ale w porządku. I co teraz? I co to ma znaczyć? I co się teraz zadzieje w takim razie? On tu musiał długo czekać, aż ta woda zacznie lecieć. Tak, wiesz co? On tutaj naprawdę musiał sobie robić długą wycieczkę z tym papierosem, serio. A teraz możemy albo super przebiec, speed, albo zrobić tak delikatnie, albo krzesło. Użyć... To nie jest krzesło, coś to jest... jest stół. Patrz. O, widzę. Może pod stołem? Ja bym wzięła pod stołem. To by było logiczne, chyba, ale... Chyba, że poczekaj, ten stół przecież jest delikatny. Jak ten kamień na nas spadnie, to i tak nas rozwali, prawda? No i wiedziałam, dokładnie. Wydaje mi się, że tak delikatnie, żeby ten kamień nie musiał się, nie musiał zejść. A może zejść. Szybko właśnie, żeby nie zdążyło na nas spaść? No nie wiem. Czyli co, delikatnie czy szybko? Wiesz co, może szybko albo, no nie wiem, jak ty wolisz? Spróbujmy szybko. Okej, spróbujmy szybko w takim razie. Uwaga. Żeby to było szybko, okej, to było udało wystarczająco się. Szybko. No okej, udało nam się, to super. W takim razie kolejny poziom to jest bardzo Chwila, niebezpieczny tu nie ma poziom. Dokładnie, to jest bardzo Pułapka. Niebezpieczny poziom. O nie. Pierwsze. Pierwsze? Tak, nie wiem dlaczego, ale może pomysł będziemy mieli. Wiesz. I co? Żeby nas tylko prąd nie poraził z tą wodą. Czekaj, ta woda wyparowała. A... od światła. Ale to chyba nie ma sensu. To było bardzo głupie. Ale ja myślałam, że ta żaróweczka będzie oznaczała, że będzie jakiś super pomysł. Nie wiem, to było ale bardzo udało głupie. Nam się, hej. O, wow, dostajemy w takim razie tapetę do naszego pokoju. Jaka piękna. Najbardziej podobały mi się, wiesz, te kraki i w ogóle brudy na tej ścianie. Mamy kolejny poziom za to. Tak. I co teraz? Poczekaj, czym jest to pierwsze? To są te takie żarzące się jakby... pod... ognisko. Aha, no to nie wiem. Co piłka albo kamień. Ja bym wzięła żarzące ognisko, ponieważ jest super dziwne. Pożar jakby... zrobimy? Skąd się w ogóle to ognisko... O. A czy nas też? Nas też, tak? Tak. To nie był dobry pomysł. W takim razie użyjmy piłeczki czy kamienia? Kamienia używaliśmy wcześniej chyba, pamiętasz? Piłeczka. Więc spróbujmy piłeczkę, bo ona chyba się pojawiła po raz pierwszy w całej grze. I siup! Co? Myślałem, że się wywali. Ja też myślałam, że się wywali. Okej, okay, kamień. Ale kamień, już wiemy w takim razie. No dobra. W takim razie... Spróbujmy jeszcze raz kamień. W takim razie klik. I? Nie mów, że on się na tym wywali. Nie mów, że on się na tym wywali, a na piłeczce się nie wywalił. I... Czekaj. Jak to się mogło stać? Jak to się mogło stać? No dobra, no skoro tak, skoro ale tak miało level, być. Z levelem idziemy dalej, więc o to w sumie chodziło. Zobacz, to jakaś para. Załatamy taśmą, czymś takim, albo super klejem. Glue. Czymś takim? Albo taśmą. Nie wiem, to czymś takim, nie wiem co to jest. Spróbuję to, jest jakiś, to jakoś... To nie jest jakiś materiał? Nie wiem, jakaś... Wydaje mi się, że to wygląda jak jakiś materiał. A, dokładnie, nie podejrzany. W takim razie... Taśma? Myślę, że mogłaby być taśma. Chociaż pewnie chodziło o klej, prawda? O super glue. O. A nie, jednak nie. Super, gratulacje dla nas, Chocolate.
Za drugim razem. Super glue by się pewnie rozpuścił od pary. Też mi się tak wydaje, ale... Chociaż nie, ta gra nie ma logiki. Czekaj, co tu się dzieje? To jest jakiś wir, czy to jest odpływ? Wiesz co, może ten. Spróbujmy wiadro. Nie wiem dlaczego. Wiadro? Nie wiem dlaczego, ale spróbujmy wiadro. Czekaj, w ogóle, ona nie myślała na ten temat, ja że to też, ten że to w ten sposób będzie działało. Oho. I się urwie. Nie urwie się. Daliśmy radę. Tam coś musiało być bardzo groźnego w tej tak, wodzie. Tak, w ogóle jakiś może rekin, albo jakaś inna dziwna ryba, pirania może. Nie wiem. Tak może być. Poczekaj, 4 dni zostały, tak? 4 dni zostały do kolejnego czyli wyjścia. Czyli jeszcze 17, z... 18, 19... 20? 4 poziomy. Tak, czyli... O nie, to jest ten krokodyl, który cały czas był w pułapce. Możemy się z nim pobić, możemy go ciachnąć, albo możemy wyjść. Broń. Wiesz co, może wydaje mi... Kiedy... To było najbardziej randomowe ze wszystkich skąd rzeczy, wiedziałeś? Które hej, widziałem. To było bardzo przewidzenie, że ten rekin jest fanem Kapitana Ameryki, okej? Okay? Jak mogłeś tego nie przewidzieć? Mamy się z nim bić? Nie, nie możemy się z nim bić, proponuję bo się już byliśmy. Proponuję wyjść, może chociaż ta kłódka mnie troszeczkę martwi, ale nie wygralibyśmy z... Aha. O. Czyli musimy się z nim bić. Hej, tak nie wygramy. Znaczy, no, prawdopodobnie musimy wygrać. Z nim wygrać. Ale to jest niesprawiedliwe, bo już się raz biliśmy, więc jakby... Tak, dokładnie. Od razu się myśli, że się więcej tego nie będzie używało. Ale może to właśnie o to chodziło, żebyśmy, wiesz, dali mu w pysk. Jak? Poczekaj. Hej, my mamy ciało zrobione z patyków, a to jest wielki krokodyl i jakoś wygraliśmy. Więc gratulacje okay. dla nas. O nie, on nas goni. Granat, kamień albo te okulary. Nie wiem, do czego one służą, okulary, ale będą... Ci. Będziemy fajni i nagle... Mu się spodobały tak... Mówisz, poczuł się cool i tak, już nie dokładnie, potrzebuje wiedziałam, gonić. Musiałam sobie ten lustro sobie pokazać, takie super. Jakby no. mi ktoś zarzucił takie fajne okulary na to głowę. To też byś przestał gonić jakiegoś ziomeczka. Dokładnie. O! Tutaj już nawet cała jest ta podłoga rozwalona przez to. Zasunąć tym czymś? Wydaje mi się, chyba... albo zasunąć, albo mamy, wiesz, muskuły, mamy groszki spróbujmy. Na tym. Groszki na ramionach, czekolad. Zobacz, groszki na ramionach. On się przez to przebije, prawda? Ale nie, bo jeżeli to jest elektryczność, to jeżeli się przez to przebije, to woda plus elektryczność będzie źle. O, musimy mieć groszki na ramionach. W takim razie, jeszcze raz. Tak, wydałem właśnie 200. Co? Przecież mieliśmy kupić inne rzeczy. To zróbmy groszki na ramionach. To? Groszki, tak, dokładnie. Myślisz, że jesteśmy na tyle silni? Tak, nie to wiem. Są fasolki takie. Widzisz, o, jedna fasolka, druga fasolka. Czekaj, to nie chciałam tego... Czekaj, to tak miało nie wyglądać. Nie, chyba nie dlaczego zadziała. Na rysunku wygląda, jakby miał więcej fasolek niż ma w rzeczywistości? Więc został nam młotek. Młot. Z jakiegoś powodu młotek... Czekaj, to w ten sposób? I co? I on się po prostu poddał. Po prostu... On takie, no dobra, to nie będę tutaj się kłócił, nie ma co. Po prostu sobie poszedł. Gość ma młot, dobra, rozumiem. Trzeba wiedzieć, kiedy się poddać. Dokładnie. O, mamy, wow, mamy brzydkie i zasyfione łóżko. Gratulacje. Nie potrzebujemy, potrzebujemy... Za to kolejnego poziomu, w którym... Oho! Czy to jest to nasz jest wróg? To jest ten wróg. Możemy się z nim pobić, możemy zrobić piu-piu-piu albo nożem. Nożem? Nie wiem, on pewnie znowu będzie Kapitanem Ameryką. Spróbujmy. Kapitan Ameryka, mówię ci. Czekaj, co tu się wydarzyło? Co my? Co? To było znaczy, zaplanowane. Absolutnie, to było tak, zaplanowane. Tak miało być. O nie, to jest kolejny, to jest ten sam wróg, tylko sam. Że już z guzem na głowie. I dajmy mu kurczaka, każdy potrzebuje kurczaka w więzieniu. To jest dziwne bardzo, ale... Wiesz, jako po prostu zaprzyjaźnijmy się z nim. Mamy super korczaka z Rożna, on się nim zajmie i... I o to chodziło? Tak. Hej, każdy potrzebuje kurczaka z Rożna, Nawet największemu wrogowi trzeba czasami dać kurczaka z Rożna. Tak, to jest najlepsze tutaj jedzenie tak. ever. A tutaj jest jakaś winda. Czekaj, jak winda działa w morzu? No normalnie, że jedzie góra-dół. Jak masz bazę, no to... Wydaje mi się, że to jest mocno podejrzane. Tylko, że coś się tutaj... O. Jeden. My potrzebujemy na które pojechać? Nie wiem, na które piętro musimy podjechać. Jeden, trzy czy dwa? To kompletne szczęście, jeżeli trafimy teraz. Trzy? Może... Dwa? Trzy? Trzy może. Albo... Może dwa? A, ja nie wiem czego, dwa. Naciśnij po prostu. Naciśnij dwa. Dwa. I zjedziemy na sam dół?
I aha, bo albo ta winda jest zła. Ojojojojoj. To jednak nie o to piętro nam chodziło. To wiesz co? To ja proponuję zrobić jeszcze raz. Tak, wykorzystamy dzisiaj wszystkie pieniążki. Ale my nawet nie wiemy, na który przycisk mamy nacisnąć. Co jeżeli teraz naciśniesz ten zły i znowu będziemy i tak musieli zacząć wszystko od początku? Obyśmy nacisnęli dobry. Wiesz co, to okej, naciskaj, który chcesz. Jeden? Ja bym chciała trójkę. Trójkę? Nie wiem, to są milionerzy twoi. Tak, i będzie teraz na mnie, jakie będzie źle. Czy my nie nacisnęliśmy trójki ostatnio? Nie, dwójkę nacisnęliśmy ostatnio. A co jeżeli to będzie na mnie? Ja nie mogę takiej odpowiedzialności i presji. Okej, w takim razie nieważne. Chwila, czy ten nasz wróg, który był, chodziło nam tylko i wyłącznie, żeby mu dać po prostu po głowie i sobie pójść? Tak, nie, dać mu po głowie oraz dać mu kurczaka z rożna. Patrz, uwolniliśmy tego wcześniej. Tego ziomeczka, tak, i możemy mieć rybę. Wchodzimy do niego, my go uwolniliśmy, więc to jest nasz ziomeczek, prawda? A co jeżeli on nas nienawidzi? Dokładnie mówiłam, że on nam dał tym patykiem po głowie. Ale my go uwolniliśmy przecież. Słuchaj, ludzie nas nie lubią, nawet jak będziemy dla nich robić rzeczy ważne. Okej, chcesz rybę? Proszę bardzo, zapraszam. Wiesz co, tak działają, naprawdę tak działają babcie? Nie wiem. Albo dziadkowie, ja też nie wiem. Nie mam pojęcia. Oho, tutaj jest Epic Chase. Poczekaj, albo ośmiornica, albo rekin chyba, albo latarka. Kałamarnica może. No tak mi się, czekaj, to jest kałamarnica, a nie ośmiornica, tak? Chyba tak, spróbujmy. No dobra, spróbujmy, może po prostu ich przytuli. Czekaj. Co tu się wydarzyło? Chyba go oślepiło, ale też nas. I nas wjechał i wybuchliśmy. Aha, rozumiem. W takim razie. To może latarkę? Latarka, wiesz jak te, jak światła nocne. Nie, to się, światło długie w nocy. Oj, masz. Jednak ten rekin to jest. Chyba rekin albo delfin z tego co widzę. W takim razie rekin z jakimś takim kolczastym czymś, to mogło mieć sens. Rzeczywiście, mogliśmy się tego domyślić wcześniej. I teraz, o nie, co my do teraz zrobimy? Do miasta dopłynęliśmy. I czekaj. O, pamiętasz? Tak, to ta nasza dziewczyna. Idziemy do niej? Tak, musimy ją uratować. Musimy do niej... Czekaj, skąd ona Czy się wzięła? My ją w kieszeni trzymaliśmy cały czas? I ona nas właśnie zdradziła z tym starym dziadkiem? Chyba. Poczekaj, coś tu jest mocno nie tak. Coś tutaj jest mocno nie tak. Coś jest. O, dostaliśmy... Ale został nam ostatni poziom w takim razie. Dostaliśmy obraz z płaczącym dzieckiem do celi. Jak wow. Niesamowite, prawda? Na pewno zobacz. Będzie wyglądało cudownie. Cztery mamy tak, szanse. Tak, do końca tutaj teraz, chyba tak. Więzienia. Poczekaj, albo maska. Weźmy maskę, nie wiem dlaczego, maskę? Ale... Nie wiem dlaczego, ale... Deszcz! Deszcz? Tak, deszcz z... wiesz, ten taniec deszczu. Ale nam się chciało pić. No to właśnie... Aha, nie rozumiem. Napijemy się wody z morza. No dobra. I teraz jest nam zimno. Okej. Co możemy zrobić, żeby nam było zimno? Możemy płakać, możemy sobie zrobić sweterek, albo możemy czekać. Sweterek? To by miało sens. A może zacznijmy płakać? Ja bym zrobił sweterek, dobra, to ma sens. Ja bym zaczęła płakać. I aha, będzie nam zimno. I że zamarzniemy. Tak. Dopóki nawet zrobimy, znaczy wiesz, tyle nam zajmie ten sweterek, że w ogóle, już... Za późno. Czyli... Płacz. Zawsze w każdej sytuacji, kiedy nie wiesz co robić, płacz. I sam anioł do nas tutaj z nieba przyleciał. A czy zamiast szalika, czy nie mógłby nam dać na przykład wolności? Czekaj, ale on wciąż... Serio, sam anioł z nieba przylatuje, żeby ci pomóc, a ty po prostu bierz od niego to i wyrzucasz w morze? On tego nie wyrzucił, tylko mu to zwiało. Wiatr mu zabrał, czy coś. To było bardzo, bardzo beznadziejne wykorzystanie jednej szansy od losu. No ale dobra, w takim razie... Już wiemy, co zrobić, mamy czas. Czekać. Nie, możemy po prostu cofnąć czas również, prawda? Z jakiegoś powodu. Okej. Okay. Słuchaj, jeżeli mamy w ogóle tutaj moc modyfikowania czasu, to dlaczego nie wrócimy do momentu, kiedy wpadliśmy w ogóle do tego więzienia? Ja nie wiem o co chodzi. Skarpetka? Mamy skarpetki, mamy wędkę albo mamy boomboxa. Myślę, że skarpetka. Też mi się tak wydaje, że albo po prostu im się tak spodoba, wiesz, bo oni są dziwnymi rekinami. A. Come on! Myślałem, że zginiemy. Też myślałam, że zginiemy.
O! O! Gratulacje! Udało się! Brawo dla nas i dla naszych śmierdzących stóp. I została nam ostatnia rzecz, czyli... Oj. I co teraz? Albo kamień... Na to coś? Albo jak w Minecrafcie fajerwerki, albo... Fajerwerki młotek? Obstawiam. Nie wiem, sama albo młotek, nie wiem. Zróbmy młotek. Okej, ty tutaj decydujesz, młotek jest najdziwniejszy tutaj. A, czekaj. To nie zadziałało. Ale... Czy mamy jeszcze może troszkę Nie dolarów? Mamy pieniędzy. Mamy? Nie mamy Mamy. Hej, no byśmy musieli 3D od nowa robić, nie chce mi się. Będziesz wydała w nasze własne... W takim razie fajerwerek. Zarobione pieniądze. Albo kamień, po prostu kamień. Mam nadzieję, że kamień nie był taki... Fajerwerek na nas, dokładnie. Zmarnowałem 200 dolarów. Tak, absolutnie to zrobiłeś. A trzeba po prostu pójść na kamień, z który przyleciał. Dokładnie tak się zadziało. Więc jak w Titaniku, proszę bardzo... Na kamień! Wchodzimy na kamień. Czekaj. Dlaczego ten kamień zniknął i pojawił się kolejny? Czy mi się wydawało? Nie wiem, ale dopłynęliśmy... Do jakiejś wyspy. To jest już koniec? Wiesz co, chyba zaraz tubylcy nas znajdą, prawda? Udało się. Jesteśmy wolni, moi Wiesz drodzy. Co? Na pewno zaraz jacyś tubylcy nas przyłapią i zaczną tutaj tak, didami myślę. Zapraszać do swojego domu. Myślę, że mamy... Patrz, masz rację, tubylcy będą. Dokładnie, mówiłam. To ale nie to może słuchajcie. Być taka wspaniała wolność. No ale cóż, moi drodzy, w następnym odcinku będziemy uciekać od tubylców, a to by było tyle, jeśli chodzi o podwodną bazę. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!